jesteśmy trenerzy po pierwszym sparingu Warty Poznań przed tą rundą wiosenną Ekstraklasy. Mecz przegrany, ale mecz, w którym też można było zobaczyć kilka pozytywów w grze zielonych. Jak trener oceni to spotkanie? No, tą pierwszą połowę oceniam przez pryzmat takiej struktury całej gry, bardziej organizacyjnie, jeśli chodzi o całą naszą drużynę, i oceniam ją pozytywnie. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy swojej sytuacji, natomiast jeśli chodzi o drugą połowę, skupiałem się bardziej indywidualnie na zawodnikach testowanych, na naszych zawodnikach, którzy trenują na co dzień z Celiotką i otrzymali teraz szansę pokazania się w pierwszej drużynie. I generalnie było dosyć sporo pozytywów. Wiadomo, że nie było już dobrej organizacji takiej drużynowej, ale trudno tego wymagać w drugiej połowie od zawodników, którzy widzieli się ze sobą na dwóch treningach. Jeśli chodzi o takie dodatkowe pozytywy, to cieszę się z tego, że nikt nie odniósł urazu. No właśnie, jeśli chodzi o tych zawodników testowanych, o tych graczy młodych, czy tutaj widzi trener w nich potencjał? Jak oceniłby trener ich występ, tych nowych graczy, których, jak sam trener wspomina, nie mieli dużo czasu, żeby grać ze sobą, żeby trenować ze sobą, ale jak oceni trener występ zawodników, zarówno tych testowanych, jak i tych młodych? Na pewno na poziomie ewolucjonalnym był to maksymalny poziom zaangażowania. Jeśli chodzi o zawodników testowanych, to najpierw chcę porozmawiać z dyrektorem sportowym i jemu przekażę swoje wnioski. Dojdziemy do pewnie wspólnej decyzji, co dalej z naszymi zawodnikami testowanymi. Jeśli chodzi o naszych zawodników z młodzieży, myślę, że to są dla nich fajne przetarcia. Tak naprawdę tylko dzisiaj, jutro mam w planach dać im minuty. Jeżeli któryś się obroni, pojedzie z nami na obóz i tam również otrzyma swoje szanse. Natomiast jest oczywiście ogromna różnica między Ekstraklasą a Centralną Ligą Juniorów i myślę, że oni też to odczuli, jeśli chodzi o grę w piłkę. Na pewno te ostatnie 15-20 minut grało się trochę łatwiej, bo Śląsk również sporą grupą młodzieży kończył ten mecz. Jeśli chodzi o to jeszcze jutrzejsze spotkanie z Arką, które rozegra Warta w Bydgoszczy. Dzisiaj oglądaliśmy sporo zawodników, zarówno tych już będących w pierwszym zespole, tych testowanych, również młodych graczy. Było też sporo zmian w trakcie spotkania. Czy jutro również Warta pojedzie do Bydgoszczy w podobnym stanie personalnym i również będziemy oglądali dużo roszad w tym meczu? Tak, kilku zawodników już będzie miało wolny weekend, będzie się szykowało do wylotu do Turcji, natomiast jutro zobaczymy dodatkowo Adama Zarelaka, Michała Kopczyńskiego. I resztę tej grupy, która grała dzisiaj. Planowaliśmy taki intensywny tydzień, ten drugi. Dużo takiej pracy motorycznej na siłowni, w hali. Oprócz tego treningi na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Kończymy to dwoma sparingami. Mamy niedzielę na regenerację, w poniedziałek podróż do Turcji i chcemy od wtorku bardzo dużo piłkarskich rzeczy robić w Turcji, bo po to tam jedziemy, żeby korzystać z tych dobrych boisk. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.